Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Na wschodniej Ukrainie, na północy obwodu donieckiego rozpoczęła się akcja antyterrorystyczna przeciwko prorosyjskim separatystom. Oświadczenie w tej sprawie wystosował pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow. Dziś w nocy rozpoczęła się operacja antyterrorystyczna na północy obwodu donieckiego. Jak wynika z komunikatu, ma być ona prowadzona etapami i w sposób odpowiedzialny. Cel to obrona obywateli Ukrainy oraz zachowanie jedności terytorialnej państwa. Oleksandr Turczynow nie uściślił, gdzie dokładnie odbywa się akcja. Jednak z doniesień mediów wynika, że może być to Słowiańsk, w którym separatyści okupują posterunek milicji i siedzibę władz miejskich. Sami separatyści wskazują natomiast, że do tej pory jest tam spokojnie. Ostatnia noc minęła bardzo spokojnie. Policja rozpoczęła wczoraj pracę w Słowiańsku. W mieście widoczny był lokalny patrol. Nasze siły samoobrony również patrolują Słowiańsk. Turczynow powtórzył, że działania separatystów sterowane są z Rosji, która ma wobec Ukrainy brutalne plany. Pełniący obowiązki prezydenta wydał dekret o szeroko zakrojonej akcji antyterrorystycznej w niedzielę, a wczoraj wprowadził go w życie. Podstawą dokumentu jest decyzja Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, która zgodziła się na użycie w tej operacji wojsk. O godzinie 9:30 rozpoczęło się spotkanie ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Jego temat to konsekwencje kryzysu ukraińskiego dla rozwijania zdolności obronnych Unii. Dalszą pomoc finansową dla Ukrainy zapowiadają Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone będą nadal współpracować z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi i partnerami międzynarodowymi. Chcemy wspierać Ukrainę w dążeniu do przeprowadzenia trudnych, ale niezbędnych reform. Do czterostronnych rozmów z udziałem Unii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji ma dojść w czwartek w Genewie. Uczestnicy spotkania uzgodnili wstępny program rozmów. Będą one dotyczyć deeskalacji konfliktu, rozbrojenia grup zbrojnych, reformy konstytucyjnej oraz wyborów. Jutro z wizytą do Waszyngtonu udaje się szef resortu obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Na miejscu spotka się z ministrem obrony Stanów Zjednoczonych. Spotkanie ma dotyczyć zwiększenia możliwości obronnych naszego kraju. Wczoraj większą współpracę militarną z USA zapowiedział premier Donald Tusk. Rozmowy w Waszyngtonie mają zostać poświęcone zarówno zwiększeniu możliwości obronnych Polski w obronie powietrznej, jak i kwestii większej obecności wojsk NATO w naszym kraju, a w szczególności pogłębieniu współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie modernizacji naszej armii. Nie da się ukryć, że modernizacja obrony powietrznej i przeciwrakietowej to dziś priorytet Ministerstwa Obrony Narodowej. Potwierdzać ma to częstotliwość wystąpień najwyższych władz w scenerii lotniczej. Bazę w Łasku odwiedził niedawno prezydent, teraz premier. Donald Tusk zapowiedział wczoraj zwiększenie współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi. Jednak zdaniem Jarosława Kaczyńskiego premier nie powinien się zajmować propagandą, ale wziąć się za rozwiązywanie najważniejszych spraw, w tym dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Rok temu obecny premier Donald Tusk zapowiedział powołanie Ministerstwa Energetyki. Minął rok. Nie ma ministerstwa, nie ma bezpieczeństwa energetycznego. Nie ma żadnych, jeszcze raz użyję tego słowa, kompleksowych działań. Jest bardzo wiele objawów, które wskazują na to, że ta sprawa, jak i zresztą wiele innych, ale to jest sprawa o szczególnej wadze, jest po prostu lekceważona. Opozycja propagandą nazywa także ćwiczenia służb, które zapowiedział minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Między innymi po to, żeby zobaczyć, jak w terenie wygląda w takiej sytuacji maksymalnie zbliżonej do realnej, jak wygląda koordynacja, kwestie łączności, logistyki, gdybyśmy musieli nagle przerzucić duże siły dla ochrony porządku publicznego i granic polskich. Zdaniem Jarosława Zielińskiego, byłego wiceministra spraw wewnętrznych, to będzie pokaz medialny, a nie ćwiczenia. Jeżeli jakaś grupa cudzoziemców wdziera się na osiedle mieszkalne w jednej z polskich miejscowości, no to jest pytanie, jak są strzeżone granice. Te służby już się nie sprawdziły w samym założeniu, więc te podstawy wyjściowe, te założenia są po prostu błędne, są fikcyjne, a przy okazji zwróćmy uwagę, że
Tam przewidziane są pewne role dla policji na przykład, a posterunki policji zostały masowo polikwidowane, więc kto będzie zgłaszał to zagrożenie? Są przewidziane działania dla Straży Granicznej, a placówki Straży Granicznej, całe oddziały są likwidowane. Skuteczność służb w radzeniu sobie z trudnymi, choć naturalnymi sytuacjami odczuli w lutym mieszkańcy części Lubelszczyzny, którzy z powodu śnieżycy przez kilkanaście dni byli praktycznie odcięci od świata. Skandaliczne działania Ministerstwa Zdrowia. Resort kierowany przez Bartosza Arłukowicza tropi lekarzy, którzy odmówili zabicia poczętego dziecka. Specjalne pisma w tej sprawie trafiły do szpitali z oddziałami położniczymi w całej Polsce. W dokumentach resort pyta placówki, ile razy te, powołując się na klauzulę sumienia, odmówiły kobietom przeprowadzenia testów prenatalnych lub zabicia poczętego dziecka, u którego stwierdzono chorobę lub wadę genetyczną. Pismo zawiera także pytanie o dalsze postępowanie w każdym z przypadków. Jeżeli takie odmowy były, to należy podać, ile razy miało to miejsce. Co stało się później z pacjentkami, które się po takie świadczenie, bo to jest określane jako świadczenie, zgłosiły i czy one otrzymały to świadczenie w jakimś innym podmiocie oraz czy dany szpital ma podpisaną umowę z innym podmiotem leczniczym, który takie świadczenia oferuje. To jest to ewidentnie forma nacisku na dyrektorów szpitali, żeby albo przeprowadzali zabiegi aborcji u siebie, albo żeby podpisali umowę z jakimś innym szpitalem, który takie zabiegi wykona. Oficjalnie powodem zbierania danych ma być przygotowywanie corocznego sprawozdania z wykonania tzw. ustawy aborcyjnej. Jednak jak uważa Kaja Godek z Fundacji Pro Prawo do Życia, nigdy wcześniej resort nie rozliczał szpitali z zabijania dzieci. To niestandardowe działanie może świadczyć o innych jego motywach. Sprawozdanie z wykonania ustawy aborcyjnej zbierane jest od ponad 20 lat co roku i nie było do tej pory takich pytań. To jest działanie zupełnie niestandardowe. A druga rzecz, my jako fundacja wielokrotnie też prosiliśmy, żeby Ministerstwo Zdrowia podało dane dotyczące aborcji bardziej szczegółowe, żebyśmy wiedzieli na przykład na jakie choroby cierpią dzieci, które się zabija, czy ktoś te diagnozy weryfikuje już po wykonaniu zabiegu, co dzieje się z dziećmi, które aborcję przeżyją. My te wszystkie zapytania składaliśmy do ministerstwa i Ministerstwo Zdrowia za każdym razem odpowiadało, że nie zbiera takich danych, bo nie musi. Czyli co? Jednych danych się nie zbiera, a tutaj jak ministerstwo sobie wymyśli, że dane dotyczące odmowy abortowania dziecka chce zebrać, to widać, że może je zebrać. Co znamienne, pisma zostały rozesłane w czasie, gdy rodzice dzieci niepełnosprawnych rozpoczynali okupację Sejmu. Protest przeciwko niskim świadczeniom pielęgnacyjnym został zawieszony po zapowiedzi częściowego spełnienia postulatów. A teraz o opiekunach dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy w dzień i w nocy protestując przed Sejmem domagają się wyższego zasiłku i traktowania ich tak samo jak rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi. Dwie osoby prowadzą głodówkę, trzecia z powodu złego stanu zdrowia przebywa w szpitalu. Opiekunów dorosłych niepełnosprawnych nie zadawala przyjęta przez Sejm ustawa przywracająca im prawo do zasiłków, które stracili w zeszłym roku. Zasiłek to 520 zł. Zapowiadają, że protest będą kontynuować do skutku. Niewykluczone też, że jeśli premier nie zainteresuje się ich sytuacją, udadzą się do Brukseli, by tam manifestować. Donald Tusk jednak wciąż pozostaje głuchy na ich postulaty. Gdyby nie ci ludzie, to nawet byśmy nie mieli co jeść. Jesteśmy tak zdeterminowani, że najprawdopodobniej zostaniemy tutaj na święta Wielkiej Nocy, a co będzie dalej, no to zobaczymy. Trochę to nas bulwersuje, że rząd nas tak olewa, że tak powiem, i nie bierze żadnych nawet rozmów pod uwagę. Dzwoniliśmy do kancelarii premiera, no i tam nic nie wiedzą. Mają przecież pisma przez nas złożone o spotkania, no i na razie ze strony premiera nie ma żadnych reakcji. Nie chce nas widzieć ani słyszeć. Całą sprawą mało interesuje się również sam prezydent, który nie pojawi się podczas dzisiejszego spotkania przedstawicieli opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w kancelarii prezydenta, a następnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W OFE może pozostać jedynie 200 tysięcy Polaków, napisał jeden z dzienników. Od kilkunastu dni możemy decydować, gdzie trafią nasze składki emerytalne, do ZUS czy OFE. Termin mija pod koniec lipca. Z danych ZUS-u wynika, że w okresie od 1 do 11 kwietnia wpłynęło do niego ponad 18 tysięcy oświadczeń o pozostaniu w OFE. Daje to zaledwie około 1600 deklaracji dziennie. Jeśli nic się nie zmieni, to docelowo w funduszach znajdzie się tylko 200 tysięcy osób, około 1,5% spośród 13 milionów aktywnych członków OFE.
Rząd, przyjmując ustawę o zmianach w OFE, założył, że do funduszu trafi połowa ubezpieczonych, czyli ponad 6,5 miliona Polaków. Towarzystwa liczyły, że będzie to 20-30%, czyli około 4 milionów ubezpieczonych. Za słabe tempo składania oświadczeń o przystąpieniu do OFE prezesi polskich towarzystw emerytalnych obwiniają rząd, który w ustawie wprowadził zakaz reklamy. Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Dziś mija termin zgłaszania list kandydatów na europosłów. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja. Polacy zagłosują w 13 okręgach i wskażą swoich 51 przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Do wczorajszego wieczora 5 komitetów zyskało prawo zarejestrowania list wyborczych we wszystkich okręgach bez konieczności zbierania dalszych podpisów. Są to komitety Platforma Obywatelska, Polska Razem Jarosława Gowina, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego, Ruch Narodowy i Koalicja Europa Plus Twój Ruch. Więcej niż wymagane 7 list zarejestrowały Koalicja Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy oraz komitety partii PSL i PiS. 4 listy jak dotąd zarejestrował Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, jedną Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia, Komitet Partii Zieloni i Komitet Samoobrony. Tymczasem wciąż rośnie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Z najnowszego sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w kwietniu, wygrałoby je PiS z 32% poparcia. 29% uzyskałaby Platforma Obywatelska, 10% SLD, a 5% PSL. Pozostałe partie miałyby po 2%. Najwyższa Izba Kontroli skieruje zawiadomienie do prokuratury w sprawie niegospodarności urzędników dotyczące modernizacji stadionu w Chorzowie. Przebudowa stadionu, mimo że rozpoczęła się 20 lat temu i kosztowała już ponad 600 milionów złotych, nie została dotychczas zakończona. Planowany koszt miał wynieść 300 milionów złotych. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, do nieuzasadnionego wzrostu kosztów inwestycji przyczyniły się m.in. chybione działania Zarządu Województwa Śląskiego i Urzędu Marszałkowskiego, związane z wyborem droższego i niesprawdzonego dokładnie projektu zadaszenia trybun. Miało to miejsce przed Euro 2012. Projekt drugi, który do dziś bezskutecznie jest realizowany, nie przeszedł żadnej weryfikacji. Pierwsze analizy dotyczące tego, czy może on zostać zrealizowany, przeprowadzone zostały dopiero po dniu 15 lipca 2011 roku, czyli po tym dniu, kiedy przy próbie podnoszenia dachu na Stadionie Śląskim cała konstrukcja zawaliła się w wyniku pęknięcia dwóch elementów konstrukcyjnych, tak zwanych krokodyli. Wyrzucono do kosza stary projekt, choć był bezpieczny, dobry i niezbyt drogi, zakupiono za kwotę prawie trzykrotnie wyższą. Nowy projekt, którego do dziś nie udało się zrealizować. Według szacunków na dokończenie przebudowy potrzeba jeszcze ponad 200 milionów złotych. W związku z tym politycy Solidarnej Polski z regionu śląskiego w specjalnym oświadczeniu domagają się natychmiastowego odtajnienia pełnej treści raportu NIK-u i przedstawienia go radnym sejmiku, a następnie opinii publicznej. I teraz to wszystko w imieniu zespołu Informacji Dnia. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Rozpoczynamy informacje o pogodzie. Zapraszam. Słabnący wyż na wschodzie i umacniający się wyż z nad Wyspy Brytyjskich. Pomiędzy nimi obszar obniżonego ciśnienia związany z niżem z nad Skandynawii, w zasięgu którego znajduje się także Polska. Nad obszar naszego kraju napływa chłodniejsze i wilgotne powietrze. Na zachodzie i południu dziś nadal słonecznie, na wschodzie sporo chmur z opadami deszczu, a na termometrach od 9 stopni Celsjusza w Warszawie, około 11 w Berlinie oraz Wiedniu, 18 w Atenach do 24 w Madrycie.
Tak przedstawia się prognoza pogody dla Europy, a już teraz przechodzimy do warunków pogodowych w Polsce. I tu dziś wietrznie i chłodno. Na niebie przeważa zachmurzenie duże z opadami deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Więcej przejaśnień na zachodzie i północy, a na termometrach od 4-6 stopni Celsjusza w Małopolsce oraz na Śląsku do 10-11 na zachodzie. Wiatr silny, okresami porywisty z północnego zachodu. Warszawskie barometry wskazały w południe około 1010 hektopaskali i przewidziany jest wzrost ciśnienia. I na koniec spójrzmy jeszcze, jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach. Nadchodząca noc chłodna, z temperaturą minimalną od 3 stopni na Podlasiu do zera w pasie od Mazur przez Kujawy po centrum i Wielkopolskę. Tam też możliwe lokalne przymrozki. Jutro przed południem na wschodzie i południu kraju pochmurno z opadami deszczu. W górach deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Na pozostałym obszarze przejaśnienia, a na północy rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wzrośnie od 5 stopni w Małopolsce, około 6-8 na wschodzie i w centrum, do 10-12 w rejonie zachodniej Polski. Wiatr umiarkowany z północy. W południe na barometrach w Warszawie będzie około 1024 hektopaskali i przewidziany jest dalszy wzrost ciśnienia. W czwartek na wybrzeżu i na południu dużo chmur. W południowo-wschodniej części kraju opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze Polski pogodnie. Temperatura maksymalna wzrośnie od 8 stopni na Podkarpaciu do 13 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego wschodu. Wszystkim Państwu dziękuję i życzę dobrego dnia. Z Panem Bogiem.